Jest na tej mapie, a potem sobie jedziecie do kościoła i patrzycie, oglądacie. Jak zaczęli budować, to nie zwracali uwagi na to, co tutaj się. Nie wiedzieli właśnie, że to tam pod ziemią jest mapa, mozaika, o, coś takiego. No i właśnie, zaczęli właśnie budować, zrobili miejsce na tym pocztu. No i tak. Ponieważ nie wiedzieli, że ona tam jest, to jak ją potem przetransportowywali, to bardzo długo zniszczyli, zobaczcie. Z całej takiej dużej, ogromnej masy zostało tylko to. 15 na 7 metrów, taka była mapa oryginalna. Mniej więcej pochodzi ze środka VI wieku, połowy VI wieku. Look over there. You look over there, you can see this area which is from north, looking to the south of the Red Sea. Proszę Państwa, jak popatrzymy, tak, to jest region, który idzie od północy, potem jest właśnie, to są Amonici, czyli Królestwo Amonitów, Królestwo Moabitów i Królestwo Edomitów. To te trzy królestwa musiał przejść Mojżesz.
najpierw tam bo wiesz, my prowadzimy kamienie różnych kamieni tutaj z różnych kulturowych krajów i różnych muzeów. No, my zetniemy takie specjalne maszyny do tego, to jest taki grub kamień tutaj, slajdy, uzależniony od naszej pracy. My używamy tutaj 1 mm, to tam minus 1 mm, albo 2, 3, 4, aż do 8, albo 10 mm. I jakby się ma, to jest pierwsza metoda, tak zwana plastikowa, prowadzimy siarka plastikowa, kładziemy kamień, który tutaj używamy sobie w dniu, pośrednio kładziemy kamień tutaj, jeśli trzymamy kamień, to to jest tak zwana nowa metoda i to jest drzewo życia, ma ta bardzo wygląda. I proszę Państwa, stara metoda, jak widać tutaj, najpierw malujemy jakiś motyw, my chcemy na białą górę, thank you.
Proszę Państwa, Oval Plaza to był koniec rzymskiej drogi, tak zwanej Cardo, Cardo Maximus, tej głównej handlowej. Jesteśmy przed nią. I co się tutaj odbywało? Różne spotkania takie, tu były konie, tu były te wszystkie karawany, te dorożki. When the Roman Emperor Trajanus visited the city here after 160 AD. Po 106 roku, kiedy to Trajan przybył z wizytą, he showed three orders. Miał trzy życzenia. First to widen the plaza, the Oval Plaza. Po to pierwsze, żeby powiększyć, poszerzyć Oval Plaza. You can see the difference between the old one. I zobaczcie, jest pozostała różnica. Odchodzić od stron ojczysty, świerkowych lasów i chat, i tych potoków przejrzystych. Góralu, czy ci nie żal? Jak się nazywała ta ulica? De Cumenos. Świątynia Artemidy, tak? Czego była tutaj patronką? Patronką tych, którzy łowów, tak, czy co polowali. The 11 columns in the front of the Holy of the Holies over there, they are still standing from the Roman time. 11 kolumn na górze, które jest, proszę Państwa, w tym najważniejszym miejscu, że proszę Państwa, jesteśmy w Teatrze Północnym. Na początku było tutaj tylko i wyłącznie jakieś przedstawienia muzyczne, koncerty, uważane tylko jako ten mniejszy teatr. I też tu się odbywały różnego rodzaju odczyty, że takie spotkania.
utrzymać ekspansję tutaj krzyżowców w tych terenach. I są, żeby kontrolować te wszystkie złoża żelaza, które były tutaj wydobywane w tych okolicach. Jakbyśmy teraz przyjechali, to jest zielono, ale...